magazynie regionalnym TVP3 Lublin jesteśmy w Lubartowie, w siedzibie powiatu lubartowskiego i gminy wiejskiej Lubartów. W Lubartowie mieszka ponad 22 tysiące mieszkańców. Prawa miejskie nadano tu w 1543 roku. Włodarzem Lubartowa jest burmistrz Janusz Bodziacki, który urząd sprawuje od 2010 roku. Jest także jedynym reprezentantem województwa lubelskiego w Narodowej Radzie Rozwoju Samorządu i Polityki Spójności przy prezydencie RP. O czym jeszcze powiemy w dzisiejszym programie? O najnowocześniejszym w kraju zakładzie zagospodarowania odpadów. W roku ubiegłym miałem możliwość zwiedzać podobny zakład w okolicach Poznania. Tam był ten zakład skromniejszy, tutaj widzę, że już są nowsze technologie zastosowane. W przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej. Mamy dwa takie ambitne plany, z którymi już się mierzymy, bo to jest plan dołączenia do czołówki miast w Polsce i 100% skanalizowania miasta. I nowoczesnym kinie w Lubartowie. W chwili obecnej nastąpiła pewna cyfryzacja tego kina. Możemy tak naprawdę uczestniczyć już w premierach filmowych, z czego Lubartowski Ośrodek Kultury korzysta. Rokitno. Niedawno swoją działalność rozpoczął tu najnowocześniejszy w kraju zakład zagospodarowania odpadów komunalnych wraz z urządzeniami do produkcji paliwa alternatywnego. Jest tu także instalacja do fermentacji odpadów organicznych oraz punkt tymczasowego składowania odpadów niebezpiecznych. To jest bardzo potrzebny obiekt. Będzie służył wszystkim mieszkańcom, nie tylko Lubartowa, ale gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. W tym zakładzie będą przetwarzane odpady komunalne pochodzące od mieszkańców miasta, gminy Lubartów, gminy Serniki, Ostrów Lubelski, Ostrówek. Rozpoczęliśmy starania o środki zewnętrzne, środki unijne. W końcu w 2009 roku rozpoczęliśmy starania o środki ze szwajcarsko-polskiego programu współpracy. Uzyskaliśmy te środki i dzięki temu ten zakład, który za moimi plecami rozpoczyna działalność. Dzięki powstałemu tutaj zakładowi z pewnością znacząco będzie ograniczona ilość odpadów, które trafiają na to składowisko. Mało tego, te resztówki, które trafią, one będą pozbawione zapachu. Ten cały zapach zostanie w halach fermentacyjnych. Zapach to jest metan. Z metanu zostanie wytworzona energia cieplna potrzebna do utrzymania tego zakładu oraz energia elektryczna, która będzie wykorzystywana przez zakład, jak również oddawana do sieci energoelektrycznych. Ta instalacja uzupełnia moce przerobowe wszystkich instalacji regionalnych na terenie tegoż regionu. Także w województwie mamy ilość powstawanych odpadów równoważy się z mocami przerobowymi zakładów instalacji regionalnych, a to oznacza, że odpady nie będą wyjeżdżały poza region, co było dosyć kosztowne, będą przetwarzane na miejscu, co oprócz organizacyjnego systemu daje również pracę dla okolicznych mieszkańców. Bardzo dobrze rozwija się przedsiębiorczość w Lubartowie. Jest to za sprawą przede wszystkim przedsiębiorców, ale również działań samego miasta Lubartów. Produkujemy okna i drzwi drewniane. Zakład został wyposażony w najnowocześniejsze linie techniczne, między innymi najnowocześniejsze centrum obróbcze w Polsce, a także linię do malowania z tunelem suszarniczym oraz innowacyjną linię do impregnacji drewna naszej konstrukcji, na co otrzymaliśmy patent na skalę światową. Potencjał produkcyjny tego zakładu wynosi 18 tysięcy sztuk okien rocznie przy zaangażowaniu 50 pracowników w systemie dwuzmianowym. W Lubartowie funkcjonuje także specjalna strefa ekonomiczna, w ramach której wielu przedsiębiorców lokalizuje swoje zakłady. Władze Lubartowa, widząc duże zainteresowanie, już planują jej poszerzenie.
jesteśmy pod strefą strefy mieleckiej, Europark Mielec. I nawet się nie spodziewałem, że patrząc z perspektywy 2011 roku, że w perspektywie 5 lat uda nam się wykorzystać 100% gruntów, które zostały włączone wtedy do strefy. W tej chwili, miesiąc temu, Rada Miasta podjęła uchwałę o poszerzeniu specjalnej strefy ekonomicznej i złożyliśmy wniosek, aby tą strefę poszerzyć. Mamy już kilku przedsiębiorców zlokalizowanych na strefie. Te przedsiębiorstwa dają miejsca pracy, około 1000 nowych miejsc pracy już jest utworzonych poprzez funkcjonowanie tych przedsiębiorstw. Infrastruktura Lubartowa jest bardzo dobrze rozwinięta. Źródłem zaopatrzenia Lubartowa w wodę jest ujęcie komunalne przy ulicy Nowodworskiej, które otacza strefa ochrony ujęcia zapobiegająca pogorszeniu jakości wód. W ostatnich latach na pewno taką dużą inwestycją, o której warto powiedzieć, jest budowa magistrali wodociągowej. Przez kilkadziesiąt lat sieć wodociągowa w Lubartowie wisiała na jednej nitce wodociągowej zasilającej miasto Lubartów. Niosło to za sobą poważne zagrożenia, bo ewentualna awaria na tej nitce groziłaby brakiem dostaw wody i wstrzymaniem dostaw wody dla całego miasta, a tutaj mamy mieszkańców, mamy zakłady przemysłowe, ale także mamy szpital, mamy sztuczną nerkę, także konsekwencje ewentualnej awarii na tej nitce byłyby bardzo poważne. Wartość kosztorysowa tego przedsięwzięcia to było ponad 3,5 miliona złotych. A to przedsięwzięcie to była budowa magistrali wodociągowej i spięcie miasta w pierścień wodociągowy, żeby zapewnić alternatywne ścieżki dostawy wody. Bo źródło jest to samo, to jest ujęcie wody na ulicy Nowodworskiej. Drugie zadanie, z którym chcemy się zmierzyć także w roku przyszłym, jest to zadanie jeszcze bardziej ambitne, to jest modernizacja oczyszczalni ścieków. Pozyskaliśmy fundusze na tą inwestycję i w roku przyszłym zamierzamy się z tą inwestycją uporać. Inwestycja nosi nazwę Modernizacja oczyszczalni ścieków, natomiast my budujemy zupełnie nowe obiekty. W Lubartowie władze miasta dbają także o oświatę, nie tylko o wysoki poziom nauczania, ale również o wizualny aspekt budynków oświatowych. Dzięki dużym nakładom finansowym udało się wyremontować, ale także utworzyć nowe zaplecze dla uczniów szkoły podstawowej nr 4. Nowo powstałe skrzydło placówki niedawno oddano do użytku. My staramy się jako samorząd poprawiać tą infrastrukturę i społeczną, bo prowadzimy placówki oświatowe, więc poprzez to nie szczędzimy pieniędzy, przekazujemy maksymalnie, ile tylko możemy, aby oświata nasza funkcjonowała na dobrym poziomie, żeby wykształcić właśnie młodych Lubartowian na dobrym poziomie, żeby mogli potem realizować swoje marzenia życiowe. Więc to, co może samorząd robić, to staramy się, żeby naszych mieszkańców zatrzymać w Lubartowie. To się dobrze wpisuje w reformy oświaty, bo gdyby nie ta perspektywa sprzed 3 lat, kiedy postanowiliśmy rozbudować tą szkołę, to teraz byłby przy reformie trochę problem z możliwością nauki dzieci na jedną zmianę, a tak mamy już dobre warunki. I generalnie mamy dobrą bazę oświatową. To, co jest przed nami jako perspektywa rozwoju, to ośrodek sportu. Lubartów nie ma do tej pory jeszcze dobrej bazy sportowej. W 2012 roku powołaliśmy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i teraz czynimy starania, aby zbudować kompleks sportowy, miejski kompleks sportowy w Lubartowie, mógł wychodzić naprzeciw potrzebom sportowców, naszych mieszkańców i całego środowiska. Poza infrastrukturą w Lubartowie prężnie rozwija się także kultura. Niedawno do użytku oddana została nowoczesna sala kinowa, która poza projekcjami służy mieszkańcom przy organizacji wielu inicjatyw kulturalnych. Na przestrzeni tych kilku lat w Lubartowie, jeśli chodzi o kulturę, nastąpił pewien progres, dlatego że zmieniliśmy, przynajmniej mówimy o Lubartowskim Ośrodku Kultury, zmieniliśmy siedzibę. Jesteśmy w nowym budynku odremontowanej hali kinowej.
Tutaj prowadzimy zajęcia merytoryczne. Tutaj przychodzi więcej osób, odbywają się imprezy. Ta sala kinowa jest też wykorzystywana przez inne placówki, przez stowarzyszenia, tak samo przez fundacje. Jest taką wizytówką miasta, jeśli chodzi o kulturę. Powstało nowe kino 3D. Jest ono dla mieszkańców miasta w jakiś sposób udogodnieniem. Nie muszą jeździć dalej, czy do Lublina, czy do Parczewa. Mogą przyjść na miejscu tutaj. Wnętrze tego obiektu zostało sfinansowane ze środków miasta Lubartów nakładem około 2,5 miliona złotych. Planujemy, żeby każdy, kto korzysta z tego obiektu, był jak najbardziej zadowolony. Chcemy, żeby dzieci miały miejsce do prezentowania się rodzicom nawet z występów scenicznych czy występów w przedszkolu i młodzież miała możliwość zaprezentowania swoich umiejętności. Bardzo dużo dzieci mamy uzdolnionej młodzieży, która gra na instrumentach, pojawiają się zespoły, które śpiewają. Chcielibyśmy, żeby to było miejsce, które ich łączy, pozwala ich eksponować ich umiejętności. W Lubartowie funkcjonuje wiele grup i stowarzyszeń, które działają na rzecz rozwoju miasta. Przy wsparciu urzędu organizują one kilkaset kulturalnych wydarzeń rocznie, w których mieszkańcy całego województwa licznie biorą udział. Organizujemy szereg akcji wspólnie z innymi organizacjami pożytku publicznego z Lubartowa. Jedną chyba z takich najbardziej w tej chwili już ugruntowanych jest półmaraton Bez Granic, gdzie w ramach stowarzyszenia my organizujemy miasteczko integracyjne. To jest akcja świetna, dlatego że w tej chwili bierze w niej udział bardzo wiele osób. Staramy się organizować imprezy tak, aby jak najwięcej ludzi brało w nich udział. Jeżeli chodzi o charakter tych imprez, one są różne, no ale wychodząc poza sam Lubartów i ściągając ludzi do Lubartowa na nasze imprezy, no w taki sposób właśnie staramy się pokazywać nasze miasto. Samorząd jest nam szalenie przychylny. Nie wiem, jak to wygląda w innych miastach w Polsce, natomiast jeśli chodzi o Lubartów, myśmy nigdy złego słowa nie usłyszeli i zawsze wychodzą nam z pomocą, z inicjatywą, ze wsparciem. Dziś w magazynie regionalnym TVP 3 Lublin to już wszystko. Zapraszamy Państwa na kolejne wydania programu. Do zobaczenia.